Dzień dobry Państwu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu naszego regionu, poradnia Insula wdrożyła program szczepień przeciwko SARS-CoV-2 dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także porozumieniu władz miasta i powiatu bełchatowskiego. Wszystkie doniesienia naukowe potwierdzają skuteczność szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w walce w rozwoju pandemii na całym świecie. Jestem przekonany, że dzięki szczepieniom wróci normalność naszego życia codziennego. Będziemy mogli swobodnie podróżować, spotykać się w gronie rodzinnym, w gronie koleżeńskim. I w końcu jest nadzieja, że pojawi się na naszych twarzach radość i uśmiech. Dzięki współpracy trzech podmiotów, poradni Insula, miasta oraz inicjatywy powiatu, w Bełchatowie przy ulicy Energetyków 6 powstał punkt szczepień, w którym jesteśmy przygotowani na szczepienie populacyjne pacjentów w ilości od 200 do 250 dziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-20:00. Personel zarówno menedżerski, jak i lekarsko-pielęgniarski w poradni Insula jest świadomy powagi przedsięwzięcia i zrobi wszystko, aby odbyło się ono w sposób sprawny i bezpieczny dla pacjenta. Dlatego szczególnie ważnym elementem jest wypełnienie prawidłowo i rzetelnie ankiety przez pacjenta, której należy umieścić dane dotyczące wywiadu epidemiologicznego, takiego jak przebyte zakażenia, aktywne, proces zapalny czy reakcje uczuleniowe. W celu sprawnego procesu kwalifikacji pacjenta może on zgłosić się do poradni z uprzednio wypełnioną taką ankietą, która znajduje się na stronie poradni Insula. Chciałbym także podkreślić, że poradnia Insula myśli o przyszłości, dlatego też będzie można w poradni wykonać przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 w czwartym tygodniu po przebytym szczepieniu, po drugiej dawce, a w przypadku szczepionki Johnson & Johnson już po pierwszym wykonaniu szczepienia. Prawdopodobnie ten wynik wraz z zaświadczeniem o przebytym szczepieniu będzie w przyszłości ważnym elementem do wykonania tak zwanego paszportu covidowego, a ten z kolei będzie upoważniał Państwa do swobodnego podróżowania, korzystania z bazy hotelowej, ze świadczeń opieki zdrowotnej czy uczestnictwa w imprezach masowych. Zatem w imieniu własnym, poradni Insula, władz miasta i powiatu zapraszamy i zachęcamy do szczepień w walce przeciwko pandemii, w nadziei na powrót do upragnionej normalności.